2 godziny zajęło mi przedostanie się przez Warszawę w rejony, w których dopiero słychać ciszę i przyrodę, a nie samochody i bloki. Także minąłem Warszawę, Jabłonną, Nowy Dwór, Modlin. No i teraz wjeżdżam w leśne, wiejskie tereny również. I jest zupełnie inny komfort jazdy, kiedy samochód zda kilka minut, albo nawet kilkadziesiąt. Pod wieloma wiejskimi remizami w soboty często można spotkać weselników. Tany, tany, szuruburu, umc, umc, no i śpiewy. Nastrój tych podróży jest niesamowity. Zmęczenie połączone z percepcją całej tej przyrody, otoczenia, które się wokół mnie zmienia cały czas, daje mi taką mieszankę, która powoduje chęć bycia tu i teraz. Brania od chwili tego, co oferuję w danym momencie, a nie tego, czego bym chciał. Mam bardzo mało oczekiwań. Przypatruję się bacznie temu, co się dzieje wkoło, co się wydarza, jakie mam okazje, czego uniknąć. Mogę, to staram się unikać. Natomiast no, na wszystko reaguję tu i teraz, w każdej chwili. Na zmieniające się warunki otoczenia staram się do nich przystosować, nie wojować z nimi, nie sprawdzać dystansu, nie sprawdzać pogody. Oczywiście w ograniczonym stopniu kieruję się nawigacją, żeby nie kręcić się w kółko. Ale to tyle. Poza tym to obserwuję przyrodę, asfalt, jak na przykład zboża. Tydzień temu jechałem z Ciechanowa do Warszawy i wszystkie pszenice miały kolor, w którym był jeszcze zielony. W tej chwili już większość pól pszenicznych, jakie mijam, mają złocisty kolor, jaśniutkie są. Już tej zieleni w niej niewiele przebija. Kukurydze wzrosły znacznie. Słońce jest już coraz niżej. Jest 18:30, więc myślę, że jeszcze spokojnie 2 godziny będzie dosyć widno. A nawet i po zmroku, po zachodzie słońca, myślę, że nie będzie tak źle, bo księżyc jest teraz parę dni po pełni. Powinien ładnie oświetlać mi drogę. Noclegu poszukam dopiero po 22:00. Myślę, że swobodnie do tej godziny będę miał zapas sił, energii. Nie chcę też przeciągać do 1:00 czy 12:00, jak potrafiłem to robić w tych podróżach jednodniowych. Może muszę oszczędzić siły na jutro, pojutrze. Plan jest taki, żeby dzisiaj pokonać tę 1/3 dystansu, czyli około 150 km lub to więcej lub trochę mniej, po to, żeby z komfortem psychicznym poruszać się jutro, a nie nakaniać. No jedna taka ważna rzecz jest to, że sprawdzając profil wysokościowy tej całej wyprawy, on jest taki, że do jutra, do południa lub do wieczora nawet, cały czas nieustannie zmierzam odrobinę pod górę. Cały czas. Czyli ta średnia dzienna wysokości jest na plusie. No co znakiem tego, prędkość średnia spada, wycieńczenie na pewno jest większe. Natomiast ostatniego dnia no, będę już się poruszał po płaskim. Świerszcze, zapach, to tu czuć. Przede wszystkim czuć mocno zapach siana, traw. Czasem przebija się właśnie dziurawiec, inne zioła polne, kwiaty niektóre. One mają charakterystyczny zapach, czasami się mieszają. Specyficzne mieszanki. Do tego czasami dochodzi oczywiście obornik. Stres tutaj jest zdecydowanie na niskim poziomie. Może dlatego lubię tak te wyprawy, bo w ostatnich miesiącach notorycznie poziom stresu był wysoki. A tu na tych wyprawach jest niski. Na początku, jak zaczynałem trenować te wyprawy, to miałem taką tendencję przyjętą chyba z życia takiego zawodowego i domowego, nie, taka nieumiejętność chyba radzenia sobie z rzeczami, że nieustannie martwiłem się o to,
wszystko, co się może wydarzyć na szlaku. Twierdząc jakoby, że na pewno się to wydarzy, jeżeli będę na to nieprzygotowany. Mam tylko to, czego naprawdę potrzebuję. Trochę ciuchów. Pieniądze w gotówce. Dużo wody. Kupuję po drodze. W sklepach jak ten. Im mniejszy, tym lepszy. Tym bardziej go lubię. I się chętniej zatrzymuję. Nie lubię sieciówek. Znaczy biedronka w ogóle nie staje. No i co? No i a propos tego, jak woda, bluza, spodnie, by było mi zimno, bo to jest ważne. Nawet mam czapkę i komin na szyję, bo po 21 jadąc na rowerze po całym dniu w słońcu, tak, będąc rozpalonym od słońca rozgrzanym, to nawet temperatura względnie przyjemna dla pieszego, czyli 18, 19, 20 stopni, to po zmroku dla jadącego na trynie rowerem może po prostu powodować dreszcze i wychłodzenie. O. No to jest to. Raz na 5 minut, raz na 15 minut. I to wystarczy. No, teraz są piękne zapachy. Jeszcze teraz doszedł zapach na przykład podmokłej łąki. Gdzieś tu jest wilgoć w okolicy, w Bielasku. Także oprócz tych ziół, oprócz tych zapachów łąki, doszedł jeszcze zapach wilgotnej gleby. Czy muszę coś mówić? A za czym ta kolejka? Może pan? Witamy ponownie. Pan tam nie leci, bo tam już nie ma latarni więcej. Bardzo późno dojechałem do Żuromina i szukałem miejsca na nocy. Niestety wszędzie było mnóstwo pijanej młodzieży. W rezultacie wybrałem na nocleg Seven Paragon. Nie zwróciłem uwagi, że rozbijam się pod dzwonnicą. W związku z tym to był czas bardzo głośny. Ale skuteczny.
drugi. O 9 wyruszyłem z Żuromina. Teraz dojechałem do Dysparka Warmińskiego, także jestem już na Warmii Mazur. Bardzo ładna, przytulna miejscowość z zabytkowymi budynkami. Dość ruchliwa. Przed chwilą minąłem rynek, na którym naliczyłem 7 lodziarni. Jeszcze raz. Taki daleki nad morze, pierwszy, ale już jeżdżę czasami takie jedno, od 2 lat robię takie jednodniowe wypady, nie? Od 100 do 200 km. I teraz jest ten pierwszy taki, że połączony jest z noclegami gdzieś tam pod gołym niebem. Nie? No takie drogi też są. A co ma nie być? I pod górkę? Co? Idealna ścieżka ulubiona. Asfaltowa, a nieruchliwa. O, jedzie ciągle. No lubię ten trajektorek, jak sobie przyjedzie. Pojechał. Tu pole za mną. Jakie to piękne. Albo takie szutry. No a średnio się po nich jeździ, przeważnie te lepie. Ale lepiej niż po piachu. Za to po takim szutrze, jak się wjedzie na asfalt, jest po prostu tak błogo, jakbyś płynął rzeczką. Płynęła. Ekstra. Rozdroże. Takie rozdroża też mają w sobie coś magicznego. Historia polskich wsi jest taka. Kojarzy mi się z rozdrożem. Jeszcze z kapliczką. Z jakimś drzewem właśnie. Punktem na orientację. Miejsce przywitań, pożegnań. Takie drogi to jest badziew do jeżdżenia rowerem. Nawet jak z boku jest ścieżka rowerowa, bo często przy takich drogach wojewódzkich, bo to chyba wojewódzka już jest, no to często przed większymi miejscowościami, około 15 km, fundują i się rzucają na ścieżkę gdzieś tam albo tam osobną. No wtedy jest trochę bezpieczniej, bo nie ma tego stresu, że ktoś ci w dupę wjedzie. No ale to i tak, te samochody, które jadą z tyłu czy z przodu, są słyszalne z kilometra i tutaj dosyć szybko zapieprzają, więc huk. No i to nie jest to coś, czego szukam w takich wyprawach rowerowych. Na szczęście ten fragment potrwa około kilometra i zaraz za tym kościółkiem skręcam w uliczkę, w szosę powiatową lub gminną nawet w lewo. I tyle. I lecę dalej w kierunku Malborka. 40 km. Między mijaniem miasta samochodem a rowerem. Mijam kanał Juranda. I zbliżam się do zamku. Mm.
tu warto przystanąć na chwilę, jak niemiecka inwazja zniszczyła niemiecki zabytek. Są i takie drogi. Ani asfalt, ani szuter, ani piach, trawa. Polna droga. Wśród pól rzepaku, po prawej pszenica. Sobie rośnie. O, ta pszenica jest jeszcze lekko zielonkawa. No ale jesteśmy na północy. Jest znacznie zimniej niż na Mazowszu. Na Mazowszu pszenice są już złociste. A tutaj jeszcze lekko zielonkawe. A tu rzepaki. Wioska Nowa Kościelna. Już Gdańsk. Dojechałem do Gdańska, do Gdańska. No i dojechałem w Gdańsku, jestem po 3 dniach pedałowania. może 2009 rok. Na tych barierkach mieszaliśmy liny do asekuracji i pracowaliśmy tutaj, wieszając banery na tych dachach. Dzisiaj są nowe. No kurczę, nawet nie spodziewałem, że będę tędy przyjeżdżał. Coś mnie tchnęło. Kolejna wzmianka o zapachach. No zdecydowanie. Nad morzem to zupełnie inna bajka. Zapach siana, obornika, podmokłych łąk. Zastępuje tu słodki zapach gofrów, lodów, zapiekanek, pieczarek, pizz, smażonych frytek, generalnie żarcia. Do zobaczenia. Deptak nad morzem. Po raz pierwszy tej podróży przywitam morze. Ono jest tuż za tym wałem wydmowym. Także można powiedzieć, że dojechałem nad morze. No ale do celu mam jeszcze 80, 70 parę kilometrów. Powinienem być dzisiaj o 21:00 w Jastarni. Gdańsk. Plaża wiejska. Fajnie, że w takim mieście jak Gdańsk można na nadmorską plażę przyjechać tramwajem. Wysiąść na pętli, która znajduje się tu nieopodal. I z kocykiem. O, jest morze, jest morze. Wyjście nad morze. Przed chwilą minęło mi 51 w Gdańsku. Śmignęło. No, przywitam się zaraz z morzem. Z Bałtykiem. Trzecie morze w tym miesiącu. Egejskie, północne. No i nasz Bałtyk. Wejście 52. Bałtyk.
Minąłem Gdańsk-Sopot. Zdaje się, że już jestem chyba w Gdyni. Żona na mnie już czeka w fiaskarni od 11. Wąsko było. A ja cisnę, kurczę, zero zmęczenia. Tylko dupa boli. Trzecia doba kręcenia. Fajnie jest, kąpiel w Bałtyku zaliczona. 20 minut temu w Gdańsku. Pogoda się trochę zmieniła. Żal trochę tego upału. Ale dzisiaj nocujemy pod gołym niebem. Jutro wracamy. Złapał mnie również deszcz na tej wyprawie. Nie tylko słońce i lampa, ale również i wiatr się pojawił. Zachmurzenie na początku umiarkowane. Później coraz silniejsze. No aż w końcu zaczęło pokropywać i w tej chwili no dość regularnie sobie pada. Nie jest to ulewa, ale nie jest też przyjemnie. Ale zmoczyło troszeczkę. Mimo to przygoda trwa nadal. Została mi ostatnia godzina. Minąłem przed chwileczką Władysławowo. Po lewej stronie sobie latają pociągi. Oczywiście hel Władysławowo. No i co? I za godzinkę jestem. Aha, także przede mną Kuźnice, chałupy. Miastarnia. W deszczu zaleciałem wreszcie na Półwysep Helski. Jestem już przy wejściu na plażę w okolicy chałup. Przed chwilą lało, teraz przestało. Ostatnie pół godziny trasy. Jestem w Kuźnicy. Pada. Można powiedzieć, solidnie pada. Ludzi przepędziło do namiotów, przyczepi, pokoi, apartamentów. Czasem jakiś rowerzysta, rowerzyści. Grupka nawet czasem się zdarzy. No ale wszystko przycichło, przymarło. A przed chwilą było bardzo gwarno i ruchliwie. Także to, co mówi się o polskim morzu, że z pogodą jest kiepsko, ale z wysokimi cenami, to chyba prawda. No, nocleg dla pary w średniej standardzie, wcale nie jakimś super hiper. Jedna noc, 750 zł. Dojechałem. Wreszcie. Piękna podróż. Dojechałem w deszczu, ale mimo wszystko jestem zadowolony. A oto i mój cel podróży, który ustawiłem w nawigacji, wyjeżdżając z Warszawy. No to kościółek i parczek. Tutaj jak byłem mały, po tym wyjściem wychodziłem rok w rok, będąc tutaj na wakacjach przez cały lipiec. Po tym wyjściem wychodziłem na plażę codziennie, a w tym kościółku nawet służyłem do mszy.
przez kilka lat. Pewnie w wieku 7, 8, 9 lat. To była moja codzienna droga na plażę. A na końcu te uliczki. Gospodarze, u których nocowaliśmy z dziadkami. Państwo bukowscy. Obydwoje już nie żyją. O, to ten domek. Od tyłu. Teraz od przodu, od frontu jest sklep spożywczy mojego kolegi rodziny Waldka.